I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makindosza, przed wami kolejny materiał wideo z serii Metro 2033 Redux. I zaczynamy dokładnie w tym samym, słuchajcie, momencie, w którym skończyliśmy ostatnio, to znaczy ze stacji Ryskiej, tudzież jeszcze Ryżeskiej, bo faktycznie doczytałem, słuchajcie, i muszę tutaj przyznać się bez bicia, że tego akurat o grze nie wiedziałem, bo mówiłem, że ta gra tak naprawdę jest inspirowana książkami Dmitrija Glukowskiego, więc nie wszystkie rzeczy w tej grze zgadzają się dokładnie z tym, pokrywają się z tym, co znajdziemy w książce, dlatego też niektóre nazwy również zostały zmienione, ale w taki sposób, aby odzwierciedlały one angielskie nazwy stacji, angielskie nazwy lokacji, które pojawiają się w książce, ponieważ te troszeczkę zostały zmienione na potrzeby odbiorcy angielskiego i niestety z racji tego, że gra jest tworzona na market tak naprawdę, czy też powinienem powiedzieć na rynek zachodni, czyli w głównej mierze język angielski, to moi drodzy, zostało to troszeczkę zmienione. My niestety mamy w tym momencie takie, że tak powiem, taką tą niefortunną rzecz, że my w tym momencie otrzymujemy grę, czy też ogólnie otrzymaliśmy grę, która nie jest tłumaczona z języka rosyjskiego, tak jak była książka tłumaczona, czyli bezpośrednio, wiecie, z oryginału było to tłumaczone na język polski i przez to jest ona bardzo wierna oryginałowi, tylko jest ona tłumaczeniem angielskiego tłumaczenia. Dlatego takie różne dziwne rzeczy. Ale okej, musimy wydostać się z Ryżeskiej i musimy udać się, moi drodzy, na podwójną stację Prospekt Mira, która nazywana jest tutaj po prostu marketem, co nie do końca się zgadza, ale samo powiązanie tego, że na prospekcie Mira był wielki targ handlowy, który częściowo należał do Hanzy, a częściowo był stacją w dużym cudzysłowie niezależną, no to przetłumaczenie tego jako market, jako targ, to najzwyczajniej w świecie bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, tutaj odpowiada. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков, блин. Dobrze powiedziałeś, mój drogi Bourboni, jak tylko będziemy się osłaniać i będziemy tutaj ze sobą współpracować, to wówczas nie powinniśmy, że tak powiem, zginąć i nie powinniśmy... O, możemy już skakać. Czyżby coś nas wcześniej blokowało? Tutaj coś nas blokowało wcześniej, że nie mogliśmy z jakiegoś powodu skakać. Dalej nie możemy skakać zbyt dobrze, ale to jest chyba ze względu na to, że włazimy po prostu w miejsca, gdzie włazić nie powinniśmy. Ogólnie rzecz biorąc, wracając do, słuchajcie, jak sobie tutaj przestawimy, to zobaczymy. Mamy udać się do polis, odszukać stalkera zwanego młynarzem, ale musimy ochraniać również Bourbona. I dla tych, którzy myśleli, że będzie to po prostu taka misja, że rzeczywiście ochraniamy pana Bourbona, to się grubo tutaj mylicie, ponieważ Bourbon rzeczywiście jest w stanie tutaj... Pa, to prosto kikimora. Oni na отряды nie napadają nigdy. No вот если ты один идешь, остерегайся. Tak, pojedynczy skradacz strzelał do jakiegoś przeciwnika, strzelał do jakiegoś mutanta, którego nazwał po rosyjsku Kikimora. Czyli, no, mamy to przetłumaczone jako skradacz i prawdopodobnie tak powinniśmy to również tłumaczyć. O, mamy tutaj kolejne ciało. W ogóle przy tym ciele nie sprawdziłem, słuchajcie, czy czegoś nie znajdziemy, ale niczego, słuchajcie, takiego ciekawego nie znajdziemy. W ogóle jedna rzecz, która mnie interesuje, czy ja dobrze pamiętam? O, tu mamy. Mamy 17:49 według zegarka w grze i mamy w czasie rzeczywistym 17:49. Czyli innymi słowy, zegarek został zsynchronizowany z czasem grania, czy też z czasem na komputerze, na którym gra jest ogrywana. Bardzo miły gest ze strony gry, tylko że troszeczkę niszczy to imersję grania. Teraz tak, pan Bourbon chce iść tamtędy. Ja osobiście poszedłbym tędy. Okej, w drugim tunelu powinna być blokada i nie chcemy...
zwracać na siebie uwagi. A ja już widziałem tam cień jakiegoś mutanta. Wiecie co, nie rozdzielajmy się, może zostańmy z wujaszkiem Bourbonem razem i... Co nam powiesz, panie Bourbon? Powiesz nam pan, że mamy przejść przez ten wspaniały, zawalony wagon metra moskiewskiego. Wiecie co? Może, że tak powiem, udamy się jednak tędy i zobaczymy. Zobaczymy, gdzie idziemy. Zapomniałem, że ta broń nie ma celowania. Że ta broń nie ma celowania i straciliśmy zbyt dużo, słuchajcie... O, witam. I żegnam. Czy wy chcieliście mnie podgryzać albo coś w tym stylu? Bo jeżeli tak, to wam się nie za bardzo udało. Okej. Mam nadzieję, że więcej ich tutaj nie będzie, ale... Ale, tak jak widzicie, napadli niestety na... Co tu mamy? Na pompuń broń automatyczną. Ach, mamy, słuchajcie, broń automatyczną, która niekoniecznie byśmy chcieli ją nosić, ponieważ broń automatyczna różni się od zwykłej broni tym, że musimy ją napompować. Taka, wiecie, troszeczkę mocniejsza, można by było powiedzieć, wersja... śrutówki, więc najzwyczajniej w świecie to się opłacało, że tutaj przyszliśmy. Zobaczcie, ile żeśmy znaleźli tutaj broni, ile amunicji żeśmy znaleźli. W ogóle ten efekt, że muchy siadają nam na naszym wizjerze, to jest również bardzo, ale to bardzo ciekawy efekt tutaj zastosowany w grze. Najzwyczajniej w świecie, wiecie, będziemy też tutaj dość mocno w tej grze eksplorować, z tego względu, że eksploracja w tej grze popłaca i dość może nam tutaj dopomóc. I najzwyczajniej w świecie, no, trzeba po prostu eksplorować. Z tego prostego względu, że jak widzicie, to się w większości przypadków opłaca. Jasne, trzeba uważać, żeby przez przypadek nie wystrzelić jak jakiś idiota ze swojej dwururki, bo to może się skończyć źle, jak na przykład utratą cennych naboi, których wcale w tej grze nie będzie tak dużo. Ogólnie rzecz biorąc, ta gra uczy nas tego, moi drodzy, żeby... jak najbardziej, słuchajcie, oszczędzać tutaj wszelkiego rodzaju zasoby, jakie znajdujemy. Innymi słowy, również naszą... Dziermo. To są czołgi z karawana. Wszystkie szmury. Uznaję poczerk Tretiakowskich, a Ganza wszystko grozi się z nimi pokończyć. Tak, teraz będzie nas... A to szuchier u nich taki. No, typa systema trwogi. Drewnia jak mir i prosta jak satinowe trusy. No, robota. Smatry nie za dzień banki. Mamy nie poruszyć puszek, ponieważ słyszymy, tak jak tutaj powiedział nasz drogi Bourbon, że szła tędy jakaś karawana i wszystko wskazuje na to, że ta karawana po prostu nigdzie nie jest w stanie, czy też raczej powinienem powiedzieć, już nigdzie nie dojdzie, z tego prostego względu, że zostali wszyscy wytłuczeni. Czy właśnie, mógłbym je rzucać. Co tu mamy? Tu coś podnieśliśmy. Ten pan przy sobie miał. Możliwe, że jest to jakiś klucz do czegoś, co ukradli im bandyci. Coś podnieśli... A, podnieśliśmy troszeczkę więcej amunicji. Teraz najważniejsze jest, tak jak powiedział Bourbon. Jedno skrzypnięcie już po nas. No dobra, aha, tu mamy... Nasza jest lepsza broń. Ogólnie się skupiałem, żeby posłuchać, co Bourbon ma nam jeszcze tutaj do powiedzenia, ale zbyt dużo już do powiedzenia nam tutaj nie miał.
I dokańczając to, co ja tutaj mówiłem, no widzicie, rozglądanie się w tej grze to jest bardzo, ale to bardzo ważna tak naprawdę rzecz. Z tego względu, że możemy znaleźć dość dużo zasobów. I teraz, jak widzicie, Bourbon nas nawet przed tym ostrzegał. Linka, jeden nierozważny krok i moglibyśmy najzwyczajniej w świecie zginąć. Z tego prostego względu, że jest tutaj zestawiona pułapka, bo w pobliżu znajdują się bandyci, którzy zabili tamtych niczego nieświadomych, słuchajcie, straganiarzy, czy też tamtą karawanę handlową, która szła najprawdopodobniej też z Ryżewskiej. I najzwyczajniej w świecie to się źle dla nich skończyło. Czy zdejmiemy patrol? No słuchajcie, spróbujemy zdjąć patrol po cichu. Z tego prostego względu, że ta gra również dość mocno promuje... Również dość mocno, słuchajcie, promuje to, żebyśmy byli po prostu nie tyle skrytobójcą, co żebyśmy załatwiali przeciwników w taki dość prosty sposób, nie wzbudzając hałasu, bo widzicie, może się to po prostu dla nas dość źle skończyć. Dziękujemy, kolejny pan załatwiony. Tutaj musimy się naprawdę, słuchajcie, bardzo po cichu poruszać. Możemy oczywiście te nasze noże odzyskiwać, dlatego poruszanie się po cichu w tej grze również popłaca. Ilu was tu jest? Usłyszałeś to? Jeżeli to usłyszałeś... To bardzo się cieszę. Ciekawe, czy mam jeszcze jakieś noże do rzucania, bo tak rzucam tymi nożami, słuchajcie, i niekoniecznie... No dobra, załatwiliśmy ich mniej więcej po cichu. Powinniśmy teraz wziąć, słuchajcie, apteczkę, tylko nie pamiętam pod jakim klawiszem myśmy tą apteczkę mieli ustawioną. Któregoś z nich załatwiłem przy pomocy... słuchajcie, noża. W ogóle nasze noże gdzieś tutaj powinny być powbijane. Ponieśmy sobie amunicję, podnieśmy sobie co macie przy sobie, jakie rzeczy. I proszę bardzo, tutaj są nasze, słuchajcie, nasze tutaj porzucane noże. Mamy dwa dodatkowe noże. Tak jak gra nam tutaj powiedziała, żeśmy zdobyli dwa dodatkowe noże. I teraz pytanie, czy gdzieś jeszcze te noże moje się znajdują, te nasze noże. Tak, nie pamiętałem, czy tutaj da się jakoś jeszcze bardziej po cichu tych panów zdjąć. Wydaje mi się, że
taka szansa istniała, że musielibyśmy najzwyczajniej w świecie tutaj ich ominąć, podejść tutaj do tyłu i zlikwidować po prostu jedno ze źródeł światła. Jak przy okazji klucz, który wcześniej znaleźliśmy, to właśnie klucz do otworzenia tej, słuchajcie, tego sejfiku, który tutaj jest, który ci niemilcy najzwyczajniej w świecie tutaj ukradli. No, rozładujmy broń. Musimy pamiętać, słuchajcie, o tym, aby rozładowywać broń przeciwników. I teraz... O! Mój nóż! Pięknie. Pięknie, słuchajcie, bardzo pięknie bym nawet powiedział. Wszyscy, czy jeszcze jacyś tutaj przeżyli? Wydaje mi się, że już więcej was nie przeżyło. Ale w dalszym ciągu zastanawiam się, moi drodzy, jak mogliśmy to zrobić po cichu. I wydaje mi się, że trzeba to było po prostu zrobić w taki sposób, żeby się tutaj przemknąć i powyłączać im te światła, te reflektory. Gdybyśmy ten reflektor, słuchajcie, zlikwidowali, mi się wydaje, no to wówczas oni by się odwrócili i tutaj zaczęliby kombinować, co się tutaj dzieje, dlaczego reflektor zgasł, idę to zobaczyć i w ogóle i w szczególe. I potem by się okazało, że najzwyczajniej w świecie, słuchajcie, po prostu stracili źródło światła, a wraz z utratą tego źródła światła po prostu poczuli się zdezorientowani. I to chyba był tutaj plan, żeby przejść to po cichu, ale się nie udało. No, czasami po prostu próbujecie być w 100% po cichu, a nie do końca wam się, słuchajcie, to udaje. Patrzę tutaj za Bourbonem, co on tutaj kombinuje. Będziemy musieli wzajemnie się obserwować, no po prostu cudownie. I znaleźliśmy, słuchajcie, przy okazji pierwszy wpis w zapomnianym tunelu. Bourbon na pewno nie jest takim prostakiem, jakiego udaje. Fakt, jest nieokrzesany i ma dość ciężkie poczucie humoru, ale wystarczy posłuchać, co opowiada o swych podróżach i pomyśleć, czego woli nie opowiadać. Jest zwyczajnie zbyt bystry na zwykłego przemytnika, a jaką dysponuje wiedzą, nie tylko na temat najbliższych stacji, ale o całej linii okrężnej. Aż trudno uwierzyć, zna wszystkie przejścia i tunele, nawet te od dawna porzucone i nieźle radzi sobie w walce, a więc przeżył swoje. Jest na pewno kimś więcej niż zwykłym przemytnikiem. Nie mam wątpliwości. A no tak, Bourbon rzeczywiście nie jest takim od tak sobie zwykłym przemytnikiem, drogi Arciumie. Problem w tym, że ciekawe, jak dużo będzie tutaj powiedziane na temat Bourbona w grze, z tego prostego względu, że... moi drogi, to było niemiłe, co tu się z tą podziało. F to jest... Nie, to jest latarka. A, poczekajcie. Pod czym był, słuchajcie, pod czym było używanie broń, ekwipunek? Pod czym było używanie apteczki? Pod Q. Wydaje mi się, że w takim razie nie powinniśmy używać tej apteczki, ponieważ... Nie, gra nas nawet nie poinformuje, że możemy użyć apteczki, czyli mamy... Jesteśmy w pełni zdrowia, więc najzwyczajniej w świecie nic nam się tutaj nie stanie. I most. To jest akurat moment, który jeszcze w grze pamiętam i który tak właściwie w książce nie istnieje. I co nas zabije? Radiacja nas zabije, prawda? Czytaj ostatni punkt kontrolny. No oczywiście, że musimy wczytać ostatni punkt kontrolny. I słuchajcie, jestem z powrotem. Troszeczkę mnie ucięło. Spadliśmy z tego mostu, który, tak jak mówię, jeszcze pamiętam, że w tej grze był, bo to jest taki, można by było powiedzieć, ostatni moment, w którym pamiętałem, że coś robiłem w tej grze. I najzwyczajniej w świecie, moi drodzy, gra się wysypała. Innymi słowy, w ogóle się nie tyle, że nie spodziewałem, co raczej powinienem powiedzieć, że...
miałem dziwne wrażenie, że ta gra prędzej czy później w którymś momencie się nam wysypie. Z tego prostego względu, że problemy tej gry, które istniały w oryginalnym metrze, zostały, że tak powiem, przeniesione do wersji Redux i ta gra po prostu czasami lubi sobie od tak bez żadnego powodu się wysypać. I najśmieszniejsze jest z tego wszystkiego to, że nie mamy żadnego komunikatu o błędzie ani nic z tych rzeczy i najzwyczajniej w świecie po prostu gra wysypuje się z bliżej nieokreślonego powodu. Tak, Bourbon, prawie tam spadłeś. Przy okazji masa nietoperzy albo mutantów, które wyglądają jak nietoperze. I skoczyliśmy. Skoczyliśmy, słuchajcie, na most i trzeba będzie założyć maskę przeciwgazową. Naprawdę będziemy musieli walczyć z przeciwnikami teraz, Bourbon, prawda? Wiecie co? Przełączymy się na naszą strzelbę. Z tego względu, że jednak przeciwnicy umierają tutaj o wiele szybciej, jak tylko weźmiemy, słuchajcie, założymy, czy też będziemy używać przeciwko nim strzelby. Na górnej części tego mostu nie ma co w ogóle, wiecie, nie ma w ogóle co na nią patrzeć. Słyszę kolejnych przeciwników i to mnie, deczko, niepokoi. A jeszcze bardziej niepokoi mnie fakt, że, moi drodzy, że będą teraz oni przyłazić z różnych stron. Pięknie to powiedziałeś, Bourbon. Suka bliat. Tak. To jest, słuchajcie, piękno tego, kiedy gra się w tą grę tak jak Bozia przykazała, to znaczy słuchajcie, mając włączony język rosyjski, z tego prostego względu, że można wówczas posłuchać dość ciekawych tutaj zwrotów ze strony naszych bohaterów. I ogólnie rzecz biorąc, jak widzicie, no, po raz kolejny uprawiamy zwiedzanie, po raz kolejny coś tutaj próbujemy zrobić i to jest dość creepy, co tutaj się teraz podziało, ale wyjdziemy sobie z wnętrza tego mostu i mam pytanie, gdzie pan Bourbon się podział? Pan Bourbon się podział tutaj. Wojskowa drezyna Hanzy, tak? Szukają bandytów. Tylko, że my bandytami nie jesteśmy. Ale za bandytów możemy zostać wzięci. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę w tej grze bardziej boję się starć z ludźmi niżli z mutantami. Tak naprawdę. Bo ludzie są o wiele w tej grze straszniejsi niżli właśnie mutanty i cały problem właśnie z ludźmi jest taki, że wiecie, czego mniej więcej możecie spodziewać się właśnie po ludziach. Bourbon? Witam i żegnam, powinienem powiedzieć. Dobra, pan Bourbon wchodzi tamtędy, my wchodzimy tędy sobie, słuchajcie. Tutaj do góry. I mamy zawaloną, słuchajcie, kolejkę, przez którą będziemy musieli przejść. Czyli droga powrotna raczej już nie istnieje. W ogóle też zobaczcie,
Arcium jest dość mocno już spocony i widzimy pot i skroplony nasz oddech już na wnętrzu maski przeciwgazowej. Więc ogólnie rzecz biorąc, no jest nie tęgo, powiedziałbym. Tutaj mamy, co mamy? Tutaj mamy informację, jeżeli coś by się stało, to tutaj możemy z tym panem, najzwyczajniej w świecie, z tym panem, możemy przez ten komunikator sobie tutaj porozmawiać. Tutaj kolejny człowiek ma jakąś broń, ma również strzelbę, ale z inną wersją, czy też powinienem powiedzieć, z innym typem, o, tutaj sobie podnieśliśmy, z innym typem, słuchajcie, kolby, która bardziej będzie stabilizować nam odrzut, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I tutaj widzę kolejne ciała, ale do środka chyba nie damy rady, słuchajcie, wejść, bo najzwyczajniej w świecie nie podskakujemy aż tak wysoko, żeby móc gdzieś tutaj wyżej wejść. Bourbon, ja bym wolał już się stąd wynosić. A nie... A nie stać w jednym miejscu. I... najzwyczajniej w świecie czekać, aż wszystkie potwory się zjadą i będą nas najzwyczajniej w świecie tutaj próbowały zejrzeć, ale rzeczywiście ktoś zawalił ten tunel, którym mieliśmy iść i nagle okazuje się, że tunel, którym mieliśmy iść, jest niemożliwy do przejścia i musimy udać się zupełnie innym tunelem i sam Bourbon wygląda na dość mocno skołowanego, że taka sytuacja się tutaj zdarzyła. W ogóle my dalej mamy nosić tą maskę, bo w masce się o wiele gorzej biega. Wydaje mi się, że chyba zaraz będziemy mogli tą maskę ściągnąć, albo coś w tym stylu, ale widzę, że w powietrzu dalej się coś dziwacznego unosi, więc najzwyczajniej w świecie, tak, ściąganie maski w tym miejscu to by był głupi pomysł. Tutaj ktoś jakby spał, tutaj widzę kolejną martwą osobę, mamy już, słuchajcie, maski przeciwgazowej, czy też filtry wytrzymają nam 8 minut. I wydaje mi się... O, czert, jak будто nam upyrej nie chwatało. Teraz jeszcze i to kladbyście. Artyom, słyszysz, ty po szaldam, po żmuram, może znajdziesz czego i dwiniem. Przeszukaj ciała. Tak, ogólnie rzecz biorąc, nie powinno was w metrze... Okej, dlaczego my mamy jakieś halusy w tym momencie? To takie dość niepokojące, ale... W metrze nie powinno was, słuchajcie, ogólnie było, nawet w książce jest tak dość fajnie to opisane, że nikogo nie powinno, słuchajcie, w metrze obrzydzać sprawdzanie ciał zmarłych. Z tego, słuchajcie, prostego względu, że te wszystkie osoby już nie będą potrzebowały tej amunicji, tych filtrów. Oni już tego potrzebować do szczęścia i życia nie będą. Dlatego też... musimy iść bliżej... Chyba Bourbonowi zaczyna odwalać, powiem wam szczerze. A nas pochłania ta otchłań i musimy chyba Bourbona w tym momencie ratować, o ile on już nie zmarł. Bourbon, chodź z nami, bo widzę, że coś niedobrego się z tobą dzieje, chłopie. Aha, Bourbon zginął. Na to wszystko wygląda. Pochłonął go tunel. Halo? Czy to był czarny? Co to za chrzęsa mną była? Artyom, ty słyszał to?
Ну и песни. Слаще Владимирского Централа, но страшно. Zgadzam się, Bourbon, to było przerażające, bo słyszałem jakieś dziwaczne, że tak powiem, dziwaczne wycie, ale nie nazwałbym tego pieśnią umarłych, bo do tego chyba gra tutaj próbuje się odnieść, do takiego momentu w książce, gdzie rzeczywiście mieliśmy, słuchajcie, pieśni umarłych. W ogóle, czy ja mogę ściągnąć... Wydaje mi się, że tak, że już możemy, słuchajcie, ściągnąć... ty masz jakiś klucz przy sobie. Załóżmy maskę, bo Artem, nasz Arcium drogi, zaczął dość ciężko oddychać. Teraz pytanie, czy możemy tą maskę ściągnąć tutaj? Bo Bourbona widzę bez maski, tam musieliśmy mieć założoną maskę, bo tam było wyjście na zewnątrz. No dobra. Bourbon, nie masz maski na sobie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Tam na dół spaść bym nie chciał, bo nie wiem, co tam się znajduje. Ty masz przy sobie dodatkową kasę i parę innych dodatkowych rzeczy, chociaż tam na dole widzę, słuchajcie, ciało, które moglibyśmy w jakiś sposób sobie sprawdzić, co w tym ciele tak naprawdę się znajduje. Przy tym ciele tak właściwie. Teraz pytanie, czy to jest mądre, żebyśmy tutaj wchodzili? Wydaje się, że tak. No вот и проспект Мира. Ты главное рта не раскрывай, папочка все сделает. I widzicie, nawet sam Bourbon powiedział, że o, przed nami prospekt Mira, a mamy napisane, że przed nami targowa. Dlatego mówię, że no troszeczkę czasami się w tej grze rozjeżdża ze względu na to, że mamy tutaj wszystko przetłumaczone z tej wersji angielskiej, a nie z wersji rosyjskiej, czyli tak jak bezpośrednio książka była tłumaczona. Tak, los nam sprzyja, a przeciwników będzie tutaj co niemiara, coś czuję. O! O, nie, 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 nie. Skąd przylazłeś, to nie mam bladego pojęcia. Ale skąd do nas przylazł ten Nosalis. I biegniemy sobie grzecznie. Jeden załatwiony. Nawet nie załatwiony. Musimy w nich dwa razy strzelić, żeby, że tak powiem, żeby je załatwić. Na to, słuchajcie, wygląda, że gdybyśmy strzelali im w głowy bezpośrednio, to mielibyśmy bezpośredni strzał i za każdym razem zgon takiego przeciwnika. Ale to nie do końca się nam tutaj, słuchajcie, udaje. Słuchaj się jego. Ci ребята вообще юмора не понимают. Вот хрень. Мы вляпались, пацанчик. Эй, Михалыч, какая встреча? А я как раз к тебе лыжи мылил. Слышали, мужики? Накрывайте на стол серебро. К нам Бурбон в гости пожаловал. Бурбон, ты только не нервничай и никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом уж займемся крупной рыбкой. Помнишь, где меня ждать? Да помню, помню. Уверен? A to mogę i napomnieć, jeśli co. Uwierzę. No
No dobra, czyli oni nam tutaj to cudo otworzą, a ja miałbym pytanie, co znajduje się na dole. Aha, dobra. Zastanawiałem się, wiecie, w jaki sposób schodzi się po schodach, bo wiecie, najzwyczajniej w świecie trzeba założyć maskę, bo najzwyczajniej w świecie, tak jak może zauważyliście, niestety, ale bez maski to tutaj nie podchodź. I co? I tutaj zeszliśmy tutaj do tej radioaktywnej wody tylko po to, żeby żeby tutaj podnieść parę dodatkowych rzeczy. Tutaj jest możliwość wejścia. I mamy, słuchajcie, nie tyle sekret, co mamy tutaj taką mniejszą, można by było powiedzieć, miejscówkę, w której znajdziemy... To jest chyba, słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc... kryjówka Stalkera, z tego co mi się zdaje. Tak, to mi się wydaje, że to jest kryjówka jakiegoś Stalkera tutaj, taka na uboczu. Au, 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 au. I zginęliśmy. No i musimy, słuchajcie, czytać ostatni punkt kontrolny, bo najzwyczajniej w świecie wleźliśmy tam, gdzie nie trzeba. Ale tu możemy wyłączyć światło. Tu wiemy, że jest lepsza wersja naszej broni z dodatkową tutaj jakąś, z jakimś dodatkowym, wiecie, cudem domontowanym. Tu możemy zgasić światło i teraz pytanie, dlaczego tu nie możemy przejść, ponieważ tutaj trzeba, słuchajcie, zakręcić to gorące powietrze, które płynie z tej rury. Nawet nie wiem, co w tej rurze płynie, bo tak właściwie to dawno już minęły czasy, żeby była to rura grzewcza, ale tu znajdziemy, tak jak widzicie, kolejny safe, w którym znajdziemy sporo ciekawych rzeczy. Dość dużo dodatkowej kasy znaleźliśmy, no i również, co najważniejsze, znaleźliśmy kolejny wpis, nową notatkę, także mamy obydwie, słuchajcie, notatki, także znaleźliśmy tak jakby ukrytą zawartość w tym miejscu. Wpis drugi. Te tunele muszą być przeklęte. Tam się dzieje coś złego. Te głosy. Może są tylko złudzeniem, ale jestem przekonany, że gdyby nas wtedy stamtąd nie wywleczono, zostalibyśmy tam już na zawsze. Tak się złożyło, że uratowałem Bourbona, kogoś obcego, a ktoś inny, również obcy, uratował mnie. Przywykliśmy z zasady nie ufać obcym, ale gdyby każdy z nas miał walczyć tylko na własną rękę, stalibyśmy się łatwą przekąską dla mutantów, niczym więcej. A mimo to, nie wiem, kogo boję się bardziej. Tak, ja powtarzam to samo. Ja bardziej akurat w tej grze boję się spotkań z ludźmi, z tego prostego względu, że ludzie to ludzie i tak naprawdę po człowieku można się spodziewać wielu dziwnych rzeczy i najzwyczajniej w świecie tego najbardziej się, słuchajcie, obawiam, że po prostu w pewnym momencie ci ludzie, którzy tutaj są, no najzwyczajniej w świecie w jakiś sposób mnie dość negatywnie zaskoczą. Tutaj chyba niczego już więcej nie znajdziemy po tej stronie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj wejść nie mamy po co. Tutaj w ogóle wydobywa się radiacja z tego miejsca, więc tam raczej wchodzić bym nie chciał. Ale tam u góry mamy jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, do zjedzenia. Nie pójdziemy jeszcze na razie za Bourbonem w kierunku stacji Prospekt Mira, tylko udamy się, słuchajcie, tutaj, z tego względu, że tu na dole, tak jak już wcześniej mówiłem, widzieliśmy ciała, a dokładnie jedno ciało i przy tym ciele, co znajdziemy, mój drogi? Przy tobie znajdziemy absolutnie nic, co by nam teraz pomogło, z tego względu, że mamy 5 noży, a ty masz tylko przy sobie nóż. Czyli innymi słowy, to było bardzo, ale to bardzo nieowocne, ale przy okazji właśnie, tutaj znaleźliśmy kulki do broni pneumatycznej, czy też do pompki tak zwanej. I najzwyczajniej w świecie nie będziemy tutaj z niej korzystać. Dobra, wchodzimy do góry. Czy moglibyśmy
Szanowna gro, czy moglibyśmy właśnie wejść wreszcie do góry i zdejmiemy wtedy maskę przeciwgazową? Z tego względu, że nie chcemy używać, słuchajcie, filtra tutaj od niej. A jakby nie patrzeć, te filtry są również bardzo, ale to bardzo cenne. I słuchajcie, tutaj po wejściu zakończymy sobie za chwilę ten materiał wideo. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Trafiliśmy na prospekt Mira, jak to mówi, słuchajcie, Arcium. Wiem, czytacie targowa, ale trafiliśmy na prospekt Mira, moi drodzy. I co najważniejsze, na tym prospekcie Mira również trafiliśmy tak naprawdę na obrzeża Hanzy, czyli tak naprawdę jesteśmy już bardzo blisko wielkiego metra. Jesteśmy na połączeniu naszej linii z linią okrężną. Chyba nasza linia się nazywa Ryżesko-Kałużyska, czy jakoś w jakiś sposób ona się nazywa. Nie chcę tutaj dokładnie mówić, bo nie pamiętam tej nazwy zaawansowanej, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że zbliżamy się po prostu do wielkiego metra. Что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Не двигайся. Dobrze, nie będziemy się ruszać. Chciałem tutaj zakończyć ten materiał wideo, ale nie będę kończył w takim momencie, że wiecie, że nie wiadomo o co chodzi, tylko poczekamy, aż cała sytuacja z naszym drogim Bourbonem się troszeczkę... Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Witamy na prospekcie, nawet tutaj. Market. Ty chcesz zostać z tymi krasawcami. Следи за языком. Tak, Bourbon, zaraz się ruszamy, ale my zanim się poruszymy, zanim się gdziekolwiek, słuchajcie, udamy, to, moi drodzy, zakończymy ten materiał wideo z metra 2033 Redux. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z tejże serii wam się spodobał. Troszeczkę więcej akcji, również jakaś eksploracja. Niby, tak wiecie, niby po części było tutaj parę rzeczy tak dość chaotycznie zrobionych z mojej strony, ale najzwyczajniej w świecie wynika to z tego, że no czasami po prostu troszeczkę chaosu musi się wkraść w taki gameplay, szczególnie jeżeli tej gry się nie tyle nie pamięta, co grało się do jakiegoś w tą grę momentu, a potem po prostu się zarzuciło granie w tą grę, ponieważ w dalszym ciągu uważam, że książka jest lepsza. Tak samo jak z wieloma innymi rzeczami, ale wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, moi drodzy, w tym materiale wideo to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!